Mieszkaniec gminy Świdnica Michał Kurowski podczas tegorocznych Mistrzostw Polski w kulturystyce i fitness, które odbyły się w Kielcach, zdobył tytuł Mistrza Polski, wygrywając kategorię Fit Model. Dla oka laika kategoria Fit Model jest dużo bardziej przystępna. Przystępna i po prostu ciekawa. Fit Model jest to połączenie kanonu kulturystyki z kanonem dokładnie modelingu. Zachowujemy definicję, zachowujemy napięcie skóry, zachowujemy budowę mięśni bez monstrualnych rozmiarów, łącznie właśnie z tym kanonem wybiegu modelingowego, czyli dobór marynarki do włosów, dobór uczesania do oczu, ustawienie dłoni, dobór dodatków do, uwaga, do paznokci, dobór znowu uczesania do rysów twarzy, więc naprawdę takie szczegóły, których do tej pory nie miałem pojęcia, chociaż zawodowo też zajmuję się modelingiem, reklamuję modę męską, do tej pory nie wiedziałem, że aż takie rzeczy mogą być oceniane. A to kto Ciebie przygotowywał? Przygotowałem się sam, ponieważ tak jak powiedziałem, zajmuję się zawodowo treningiem personalnym. Natomiast w tych takich stricte częściach tej specjalnej kategorii doszkalałem się w klubie, z którego startuję, Olimp Zabrze. Ile lat trzeba poświęcić, żeby po pierwsze tak wyglądać, no i tak na wybiegu chodzić? Na początku trzeba zdać sobie sprawę z tego, czy ja tego chcę, czy to jest mi potrzebne. Bo od dziecka nam się mówi, że sport to zdrowie, natomiast nie jest to prawdą. Powiem więcej, jest to bardzo dalekie od prawdy, bo zdrowiem jest aktywność fizyczna. Więc jeżeli my uprawiamy sobie aktywność fizyczną, to super, dożyjemy długiej, szczęśliwej starości. Natomiast w sporcie czasami jest tak, że musimy to zdrowie postawić na szali. U mnie było tak, że sport towarzyszy mi od kiedy odrosłem od ziemi. Na początku była ta lekka atletyka, później było to rugby. Później zdarzył się niefajny wypadek, więc niestety nie zostało mi nic innego niż siłownia. Więc tak jakby zaplecze sportowe pozwoliło mi na te zawody wyszykować się w około pół roku. Z tym założeniem, że przeszłość sportowa była bardzo mocna. Natomiast gdybym miał określić, mamy osobę, która nigdy gdzieś tam aktywnością fizyczną się nie zajmowała, a chce w takich zawodach wystartować, to ja bym sobie dał spokojnie taki bufor 4 do 5 lat. Czy konkurencja jest duża? W swojej grupie miałem obecnego mistrza świata. Więc jak najbardziej ta kategoria jest dosyć mocno obstawiona, a z biegiem lat ona będzie tylko coraz większa i coraz większa. To jest dla mnie też mega, mega fajne, bo pomimo tego, że jest to tytuł mistrza Polski, to w grupie rywalizowałem z obecnie panującym mistrzem świata. No i mam nadzieję, że ten tytuł będzie po czerwcu, po zawodach na Łotwie należał do mnie. Przygotowania będą wyglądały tak jak do tej pory, tylko że jeszcze mocniej. Czyli tak jakby po zawodach dałem sobie 3 dni na tak zwany odpoczynek, na to, żeby moje ciało zeszło z emocji, bo od niedawna wiemy w fizjoterapii, że tak jakby emocje nie są w głowie, emocje są w ciele, a to głowa na nie odpowiada. Więc pozwoliłem sobie na taki odpoczynek, że zostawiłem dietę, zostawiłem ćwiczenia, tylko wstrzymałem się rehabilitacji. I teraz robię dokładnie to samo, tylko jeszcze mocniej, jeszcze bardziej, z jeszcze większym tak jakby skupieniem na celu. Michał, to jest jednak ciężka praca, powiedz mi, no w końcu skąd ty na to wszystko bierzesz pieniądze? Pieniądze musimy na to brać zazwyczaj sami, więc to jest też clue tego wszystkiego, żeby połączyć pracę zawodową z możliwością startu, bo tak jak powiedziałeś, to kosztuje bardzo dużo, więc kosztuje bardzo dużo i zajmuje bardzo dużo czasu. Więc tutaj kluczem jest połączenie pracy zawodowej z tym, co robimy. U mnie udało się to o tyle dobrze, że zawodowo pracuję w siłowni, więc czasami nawet między klientami mam czas, żeby zrobić swoją rehabilitację albo swój trening. Szukasz sponsora? Oczywiście, że tak. Więc jeżeli ktoś będzie chciał mi pomóc w najbliższych Mistrzostwach Świata, bardzo chętnie z takiej pomocy skorzystam. Trzymamy kciuki za Michała i życzymy tytułu Mistrza Świata.